Adam Biegański po wygranej na Babylon MMA 3. Gratuluję przede wszystkim tego zwycięstwa i powiedz, czy czujesz, że to jest jakiś swego rodzaju awans też dla ciebie, bo jednak to jest taka pierwsza duża gala telewizyjna w twoim wykonaniu. Tak, tak, na pewno czuję, że nie biłem się jeszcze na takich galach, biłem się u siebie na galach takich mniejszych, no oferty od Babylonu naprawdę fajnie, byłem podekscytowany, mocno się przygotowywałem, zaczynam teraz sezon, będę startował, także no byłem tutaj przygotowany w 100%. Ta walka była taka pełna zwrotów akcji, jak może ta gilotyna w drugiej rundzie twojego rywala, czy ona długo ją trzymał, czy ona była ciasno? Była, ale tam nie było dopiętej gardy, czułem, że jej nie wyciągnę i po prostu czułem na to, że będzie długo ciągnął, że na tym spuchnie. I on wypompował się na tym bardzo, później jak wziąłem plecy, to już wiedziałem, że zaraz będzie koniec. Nie wiem jak twoi kibice, ale generalnie jego kibice, którzy byli tutaj liczni bardzo i bardzo głośni, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale jak po prostu ich, w sposób, w jaki ich uciszyłeś tym duszeniem. No tak, Piotrek walczył u siebie, jest znanym sportowcem tutaj w Radomiu, także tym bardziej się cieszyłem, że to była pierwsza walka nie na swoim podwórku, że tak powiem, i z ich gwiazdą, tak. No wiedziałem, że to skończę przed czasem. Pierwsza runda po prostu była taka, żeby to wyczekać, przeczekać. Wiedziałem, że to jest zapaśnik, nie ma co w niego wpadać, bo jest silny fizycznie. Dlatego pierwsza runda tak wyglądała, jak wyglądała, bo taki był plan. W tej pierwszej rundzie było sporo klinczu, ty uchodzisz za bardzo silnego zawodnika. Kto był mocniejszy w tej walce, jeżeli chodzi o ten aspekt fizyczny właśnie? Było czuć siłę Piotrka, wiadomo. Ale też czuję się silny w klinczu. Chciałem przeklinczować pierwszą rundę właśnie, żeby go troszeczkę zmęczyć, a w drugiej już mocniej ruszyć. Tam pod koniec tej pierwszej rundy zostałeś trafiony. Naruszył cię mocno? Nie zostałem czysto trafiony. Gdzieś to tak zeszło po głowie, także nie byłem naruszony. Pan był na skończenie walki przed czasem? Czy właśnie chodziło o poddanie, czy również upatrywałeś jakieś swoje szanse, żeby gdzieś tam trafić na nogach? Plan był taki, żeby to skończyć w drugiej albo w trzeciej rundzie. Przed czasem. Jakie plany teraz? Teraz za 3 tygodnie mam znowu walkę. Tak, na Army Fight Night. Przeciwnika jeszcze nie znam, ale za 3 tygodnie znowu będę występował. Do tej pory zwyciężyłeś 3 razy przez poddanie, dzisiaj właśnie przez decyzję. Czy to jest jakiś taki niedosyt, czy jesteś całkowicie usatysfakcjonowany takim rodzajem zwycięstwa? Dzisiaj też skończyłem przez poddanie. Przepraszam, Boże, dobra, tak, faktycznie 4 raz, przepraszam, cofam to. Tak, jestem zadowolony, mam zamiar wszystkie walki kończyć przed czasem, wiadomo, no, po to się wychodzi, żeby to skończyć, no ale na pewno będzie nie raz tak, że będzie to decyzja, ale będę robił, żeby to była decyzja w moją stronę. A propos tego poddania, rywal odklepał? Nie widziałem dokładnie, czy to sędzia przerwał ten pojedynek, bo już odpływał. Odklepał na koniec, ale pierwszy raz zerwał, pierwszy raz uciekł z ciasno do piętego dyszenia, a za drugim razem już myślę, że po prostu nie miał na to siły, ciasno już mocno się wpiął. Także gratulacje dla Piotrka naprawdę, bo walczył do samego końca. Wspominaliśmy tutaj, że publika była po stronie Piotrka. Powiedz mi, czy te okrzyki z trybun jakieś wrażenie na ciebie wywarły, jak byłeś w klatce, czy takie rzeczy raczej cię nie demotywują? Nie, w klatce jestem wyciszony, skupiam się tylko na walce. Oczywiście jak wychodziłem do klatki, to było wszystko słychać, że to jest na niego, tak, ale w klatce to już to nie ma dla mnie znaczenia. Kolejna walka dla Babylonu, teraz była pierwsza. Jak sądzisz, czy były już jakieś rozmowy w sprawie kolejnych występów tutaj dla federacji? Nie, na razie miałem kontakt na jedną walkę, jeżeli by się pojawiło na drugą, także myślę, że byśmy to wzięli, ale to wszystko zależy od mojego trenera. Tak. W związku z imidżem, z toporem, czy miałeś jakieś... Ponieważ ex-murderer był już zajęty, tak? Czyli rozumiem, że padło na Viking w tym momencie. Tak, ale jestem zafascynowany po prostu tym i serialem, i ogólnie tymi czasami, co tam były. Także brodę mam już od lat, także stąd to po prostu przyszło.